Jest ze mną Grzegorz Grysiak, kapitan drużyny Kabla Kraków. Cześć Grzesiu. Witam. Pierwsze pytanie, jak się czujesz po powrocie do twojego macierzystego klubu i to w roli kapitana? No fajne uczucie, bardzo fajne uczucie. Cieszę się, że mogę w tym projekcie uczestniczyć i że też taką rolę mi powierzono. Tak jak rozmawiałem z chłopakami w szatni, no dla mnie jest to takie troszkę bardziej emocjonalne pewnie niż dla większości z nich, którzy po prostu z jakichś swoich tam prywatnych powodów zdecydowali się tutaj spróbować. Mam nadzieję, że będę, że tak powiem, godnie reprezentował ich jako kapitan i uda mi się też mieć jakiś pozytywny wpływ na to, żeby i atmosfera była dobra i przede wszystkim wyniki. A propos wyników, za nami 3 sparingi, można powiedzieć, że 1,5 zwycięstwa, bo z Wawelem przerwany mecz i 1 porażka. Jak ocenisz ten sezon przygotowawczy? Wiemy, że drużyna od podstaw tworzona, więc na pewno nie było łatwo, ale jak twoim zdaniem można ocenić ten okres przygotowawczy? No na pewno jak na ten krótki okres czasu, który mieliśmy, to no ciężko w tym czasie zbudować już coś tak na szybko, natomiast z każdym dniem widać, że jest coraz lepiej, coraz lepsze zrozumienie na boisku, poza boiskiem. Jeżeli chodzi o grę, to też widać, że pewne rzeczy, które my sobie trenujemy, czy sobie zakładamy, że chcemy grać, to przekładamy to też na boisko. Ekipa jest bardzo mocna, chłopaki naprawdę z dużym potencjałem w drużynie, więc myślę, że z każdym tygodniem będziemy się rozkręcać coraz bardziej, skład się będzie zazębiał, te jakieś pomysły na grę, które mamy, będą lepiej funkcjonować, więc naprawdę liczę na to, że ta runda będzie bardzo dobra w naszym wykonaniu. Przed nami pierwszy oficjalny mecz po reaktywacji, mecz pucharowy ze Strzelcami. Jak sądzisz, jak ten mecz będzie przebiegał, jakie nastroje w drużynie? To znaczy, no my jesteśmy naprawdę bojowo nastawieni, też jakąś tam powiedzmy lekką presję i adrenalinę związaną z tym, że to będzie taki pierwszy naprawdę już oficjalny mecz po reaktywacji czujemy. Natomiast traktujemy to jak każdy inny mecz. No my wychodzimy zagrać bardzo dobrze, osiągnąć korzystny wynik, wygrać, awansować dalej w tym przypadku. No i nie zakładamy innej opcji w tym momencie.